Otwieram dzisiejszą sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Serdecznie witam pana burmistrza, panią pełnomocnik, wiceprzewodniczących rady, radnych, pana skarbnika, panią sekretarz, pana mecenasa, sołtysów, przewodniczących rad dzielnic i zarządów, mieszkańców, przedstawicieli mediów, naczelników wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy miasta Czerwionka-Leszczyny, informatyków oraz panie z biura rady, które protokołują nasze obrady. Serdecznie również witam mieszkańców naszej gminy, którzy korzystając z transmisji z naszej sesji są razem z nami. Jeżeli państwo pozwolicie, to dalszą część sesji będę prowadził na siedząco. Szanownych państwa radnych o potwierdzenie kworum na tabletach. Stwierdzam, że w sesji bierze udział 18 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego naszego posiedzenia. Na wniosek pana burmistrza proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2024 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Panie Januszu, głosowało 18 radnych. 18 radnych za wprowadzeniem tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę również pismo pana burmistrza o wystąpienie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody śląskiego o nadanie nazw obiektom fizjograficznym. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 18 radnych. 18 radnych za wprowadzeniem tego projektu uchwały do porządku obrad. Dziękuję bardzo. Proszę o dopisanie wyżej wymienionych projektów kolejno jako podpunkty 11 i 12. Punktu 7 porządku obrad. Proszę również o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zmiany uchwały budżetowej gminy miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2024 zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Pan Marcin Stępniak, udzielam panu głosu. Proszę bardzo. Słychać mnie, tak? Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, radni, zaproszeni goście, drodzy mieszkańcy. Chciałem zgłosić wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu
do części czwartej sprawozdania burmistrza gminy i miasta, aby pan burmistrz przedstawił informacje w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania, które zostały złożone przeze mnie we własnym imieniu i w imieniu mieszkańców, dotyczące szeroko rozumianej sprawy z Overa z Wałów Płaskich. Od kilku tygodni sprawa jest dość medialna, głośno o niej mówimy, odbyły się dodatkowe komisje, ale ja swój wniosek złożyłem 28 grudnia 2023 roku, gdzie zadałem pytania i zwróciłem się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na nie tutaj na dzisiejszej sesji. Zresztą podstawą do tego jest paragraf 27 ustęp 6 statutu gminy, który stanowi, że radny może żądać odpowiedzi, która będzie przedmiotem obrad Rady. W związku z tym proszę o wprowadzenie takiego punktu do porządku obrad. Dziękuję. To jest w punkcie pan w sprawozdaniu burmistrza, także to myślę, że tutaj nie trzeba dodatkowego punktu. Nie mówię o dodatkowym punkcie, tylko żeby informacja, odpowiedź pana burmistrza na te pytania była zawarta w tej części. Żeby była zawarta. Tak. No, dziękuję. To nie musimy tego głosować, bo jest wniosek, żeby po prostu była ta informacja w punkcie czwartym naszego porządku obrad dotyczącego sprawozdania burmistrza gminy i miasta. No, dobrze. Dobrze, panie Marcinie, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo. Protokoły z sesji z dnia 15 i 29 grudnia 2023 roku otrzymali państwo radni do zapoznania się w wersji elektronicznej. Czy są uwagi do protokołu sesji z dnia 15 grudnia 2023 roku? Proszę bardzo, czy są jakieś uwagi? Jeżeli nie ma, kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 18 radnych, 18 radnych za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do protokołu sesji z dnia 29 grudnia 2023 roku? Proszę bardzo, czy są jakieś uwagi? Jeżeli nie ma, kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Bogdan. Głosowało 18 radnych, 16 radnych za przyjęciem protokołu, 2 radnych wstrzymujących się. Protokół został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4 naszego porządku obrad dotyczącego sprawozdania burmistrza gminy i miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności. Sprawozdanie przedstawi pan burmistrz Wiesław Janiszewski. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wszyscy przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych, szefowie rad dzielnicowych, sołtysi, nader wszystko mieszkańcy gminy miasta Czerwionka-Leszczyny. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie od 15 grudnia do 25 stycznia oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej. Od 15 grudnia 2023 roku do wczoraj Rada Miejska podjęła 12 uchwał, które wdrożono do realizacji. W powyższym okresie sprawozdawczym wydałem zarządzenia, które dotyczyły powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta. To były 2 zarządzenia. Wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany planu finansowego w zakresie administracji rządowej. Konsultacji projektu uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Tu były
dwa zarządzenia. Kolejne zarządzenie dotyczyło przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powołania komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą zapewnienie usług opiekuńczych na terenie gminy i miasta w roku 2024. Dalej, powołania komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi także na rok 2024. Kolejne zarządzenie dotyczyło wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły podstawowej nr 1. Dalej, udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pod nazwą dostawa energii cieplnej wraz z usługą przesyłu w wodzie gorącej do obiektów gminy i miasta Czerwionka Leszczyny. Zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023. Kolejne zarządzenie dotyczyło upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce Leszczynach do obsługi merytorycznej realizacji resortowego programu ministra rodziny i polityki społecznej asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla jednostki samorządu terytorialnego. To jest edycja roku 2024. Kolejne zarządzenie dotyczyło przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na okres do końca roku 2025. Dalej, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy i miasta w roku 2024. Planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wiśle obręb Wisła. Kolejne zarządzenie dotyczyło powołania zespołu do spraw opracowania i wdrożenia krajowego systemu e-faktur w Urzędzie Gminy i Miasta oraz powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Kolejne zarządzenie dotyczyło przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024. Zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społeczno-użytecznych. Uchylenia zarządzenia nr 825 z 11 grudnia 2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy i miasta wspieranych z budżetu gminy w roku 2024. Dalej, trzy zarządzenia ostatnie dotyczące terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka Leszczyny na rok szkolny 2024-2025. Terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina i miasto. I ostatnie zarządzenie dotyczyło przeznaczenia zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnych najemców. Ponadto wydałem 68 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2023,
10 zarządzeń w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2024 oraz 3 zarządzenia w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2024. W okresie sprawozdawczym wzięliśmy udział w szczególności w następujących uroczystościach i tutaj bardzo serdecznie dziękuję wszystkim moim najbliższym współpracownikom, Prezydium Wysokiej Rady z przewodniczącym, jego zastępcami oraz przewodniczącymi komisji i radnymi. I tak. Na terenie hali targowej w Czerwionce wzięliśmy po raz kolejny udział w święcie makówek. Myślę, że tu tylko i wyłącznie podziękowania dla wszystkich tych, którzy się zaangażowali w organizowanie tego przedsięwzięcia, tego spotkania, na które, jak Państwo wiedzą, przybywają mieszkańcy nie tylko naszej gminy, ale to jest wydarzenie dla całego regionu. Z tego miejsca dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy się z jednej strony wystawiali na tej uroczystości, ale przede wszystkim naszym paniom z kół gospodyń, które no, przygotowują makówki i wiemy, że te makówki rozchodzą się błyskawicznie, czyli można powiedzieć przyjemne z pożytecznym. Jest to takie dobre także wprowadzenie w, można powiedzieć, w atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję wszystkim, także tym, którzy zadbali o oprawę tego przedsięwzięcia. To jest, myślę, ważne z racji chociażby, no nie wiem, reklamy, informacji na ten temat, bo jak wiemy, dzisiaj ten rodzaj komunikowania się jest ważny po to, żeby mieszkaniec miał pełną informacje. Dziękuję bardzo. Kolejne wydarzenie bardzo ważne to finał Szlachetnej Paczki. Także okres świąt Bożego Narodzenia. Państwo także dołożyliście się do, można powiedzieć, podarków, prezentów, ale także można powiedzieć tego, co jest nawet, powiedziałbym, elementarną potrzebą do przygotowania świąt. W tym roku paczki trafiły do 86 rodzin. Podczas tutaj tradycyjnego finału razem z przedstawicielami sąsiednich gmin Ornontowic oraz Orzesza byli i burmistrz i wójt tychże gmin. No, z jednej strony podziękowaliśmy wszystkim tym, którzy zaangażowali się w tą akcję, czyli wolontariuszom, ale także i darczyńcom, bo to jest no, taki wymierny efekt, że te 86 rodzin mogło cieszyć się z paczek, z prezentów. W tym momencie też muszę podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, że sąsiednie gminy wzorują się na naszych wolontariuszach. Będę także spotykał się, dziękując wolontariuszom za tą akcję. Jest to w tej chwili kilkudziesięciu młodych, ale nie tylko, osób, które bezinteresownie tą akcję z jednej strony promują, a później w niej uczestniczą. Wielkie dzięki. 29 grudnia 2023 roku odbyła się uroczysta sesja, tak zwana Karolinkowa, gdzie wręczono 10 wyróżnień.
10, bo 25-lecie samorządu powiatowego, między innymi wojewódzkiego, stąd większa liczba przyznanych wyróżnień. I wyróżnieni zostali pani Bożena Bierowiec-Chrustek, pan Krzysztof Dyrbuś, pan Edward Kucharczyk, pani Krystyna Malczyk-Kęska, pani Anna Michalczyk, ksiądz Konrad Opitek, pan Antoni Procek, Wojciech Pukowiec, Czesław Rzemła i koło gospodyń wiejskich w Czuchowie. Ja myślę, że nazwiska mówią same za siebie. Można powiedzieć, uroczystość w jaki sposób uatrakcyjniła także zespół, można powiedzieć, muzyczny z terenu gminy i miasta Chwila Nieuwagi, który myślę, że takim akcentem śląskim bardzo fajnie wyartykułował wszystko to, co jest związane z naszą, nie wiem, kulturą, zwyczajami, obyczajami, ale także z tym wszystkim, co jest związane z można powiedzieć, intencją wyróżnionych osób, czyli z jednej strony praca, a z drugiej strony także podziękowanie. Jak co roku w Czerwionce Leszczynach upamiętniliśmy rocznicę Marszu Śmierci więźniów obozu Auschwitz oraz tragedii górnośląskiej. Złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem ofiar hitleryzmu w Leszczynach, a także na cmentarzu w Książenicach. Byli także przedstawiciele IPN-u, był przedstawiciel wojewody. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy w tym spotkaniu brali udział. Tu mocno podkreślam także rolę szkoły, uczniów, którzy na tym wydarzeniu, czy w trakcie tego wydarzenia uczestniczyli. Także harcerzom. Zresztą przedstawiciele IPN-u byli pod wrażeniem właśnie takiej formy uroczystej tego spotkania. Jesteśmy także w trakcie, można powiedzieć, dzisiaj przypominania o tragedii górnośląskiej. Ja tutaj dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w organizowanie, można powiedzieć, żeby to źle nie zabrzmiało, bo uroczystość na tą okoliczność, ale spotkania przypominające tych, którzy w tej tragedii albo tracili życie, albo tracili, można powiedzieć, kilka lat swojego życia, będąc na zsyłce, załóżmy, na Sybir. Tutaj dziękuję. Będzie uroczystość msza święta w niedzielę w Przegędzy o godzinie 10:30 i uroczystość w Dębińsku o godzinie 11:00 msza święta. Jeżeli, no nie wiem, organizatorzy tych spotkań się nie obrażą, jeżeli w ich imieniu zaproszę także na te msze. Uczestniczyłem w corocznej naradzie organizowanej przez Komendę Miejską Policji z Rybnika. To spotkanie było tutaj na sali sesyjnej z policjantami i szefostwem Komisariatu Policji. Podziękowałem w imieniu mieszkańców, w imieniu także samorządu za ciężką pracę policjantów. Można powiedzieć, że efekt pracy tychże w dużej mierze gwarantuje nam
To, co jest ważne, a powiem tak, najważniejsze bezpieczeństwo, które jest nam niezmiernie dzisiaj w tych szczególnie trudnych czasach potrzebne. Bardzo ważne wydarzenie na terenie naszej gminy w Czerwionce została otworzona poradnia zdrowia psychicznego. Tutaj bardzo serdecznie dziękuję pani pełnomocnik. Dziękuję także wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ta poradnia powstała u nas. Ona mieści się w siedzibie SKOK-u. Można powiedzieć, że fachowcy czekają na dyżurach, jeśli chodzi o pomoc w zakresie szczególnie psychiatrii. Nie ukrywam, że te ostatnie wydarzenia, okres pandemii, ale także i to, co jest związane z tym konfliktem na wschodzie, w Ukrainie, to jest, można powiedzieć, pomoc nieodzowna, niezbędna. Przy tej okazji także apelowaliśmy o jedną bardzo ważną rzecz, może nie jedną, żeby to też fajnie czy dobrze wybrzmiało. Jak państwo wiedzą, są olbrzymie potrzeby w obszarze pomocy psychiatrycznej wśród dzieci i młodzieży. Brakuje też fachowców, jeśli chodzi o tą pomoc, wyspecjalizowanych, można powiedzieć, ekspertów w tej dziedzinie i będziemy tutaj robić wszystko, żeby także w tym obszarze ta pomoc miała miejsce. Ja tutaj także dziękuję dyrektorowi szpitala psychiatrycznego, który zdecydował się na to, żeby tą poradnię otworzyć w naszej gminie. W uroczystościach otwarcia tejże brała udział właśnie pani pełnomocnik, także pan pełnomocnik Grzegorz Wolnik, ale także przedstawiciele starostwa. W osobach starosty, wicestarosty była także pani przedstawicielka, wicemarszałek województwa śląskiego. W miniony czwartek w szkole podstawowej numer 7 w Dębieńsku miałem zaszczyt uczestniczyć w otwarciu mobilnej sali informatycznej uzyskanej czy pozyskanej w wyniku wygranego konkursu Pracownia Kompetencji Cyfrowych. Gratulacje dla szkoły, dla nauczycieli, którzy musieli, czy napisali projekt. Ten projekt złożyło około 3000 szkół, 800 takich pracowni, czyli można powiedzieć bardzo duży sukces. W okresie sprawozdawczym także miało miejsce 24 stycznia w Sameczku miało miejsce uroczyste przekazanie przez firmę zakłady remontowe energetyki w Katowicach czeku na kwotę 9100 zł. Za taką kwotę zostały wylicytowane kartki świąteczne, które zostały utworzone przez wychowanków placówki wspierania czy wsparcia dziennego w Leszczynach. Ta firma przekazała ponad 10000 zł. Ja dziękuję bardzo za to, że na tą okoliczność przygotowano spotkanie w Zameczku z, można powiedzieć, beneficjentami, czyli tymi wszystkimi, którzy, można powiedzieć,
korzystają z takiej pomocy. Także dziękuję pani pełnomocnik, dziękuję pani dyrektor OPS-u, wszystkim pracownikom, którzy się w tą akcję zaangażowali. Wielka rzecz, można powiedzieć, wielkie serce, kilkugodzinne także spotkanie przedstawicieli tych firm z dziećmi, co jest, myślę, bardzo, bardzo wymowne. Bez specjalnej, proszę państwa, reklamy. Reklamą byli właśnie szefowie, prezesi, którzy zaangażowali się, jeśli chodzi o pomoc. I jeszcze sprawy związane z inwestycjami i remontami. Kontynuowane jest zadanie remontowe dotyczące budowy, czy inwestycyjne dotyczące budowy żłobka w Czerwionce Leszczynach. Trwają prace związane z przygotowaniem do wykonania kanalizacji sanitarnej na Maleniu. Wszystkie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia postępowania konkursowego, są już przygotowane. Prace, które w ostatnim czasie zostały wykonane, to przede wszystkim kwestie dotyczące bezpieczeństwa, remont chodników, ulica Rymera, Damrota, Rostka oraz ulica Kolejowa, a także wszystkie prace dotyczące poprawy dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej w Czerwionce Leszczynach, obejmującą budowę parkingu przy ulicy Furgoła. Także uczestniczymy, można powiedzieć, w pracach kapitalnego remontu drogi 925, droga co prawda wojewódzka, ale tutaj można powiedzieć duże zaangażowanie naszych służb po to, żeby ten remont dla naszych mieszkańców, ale nie tylko, ponieważ no, sama nazwa drogi pokazuje, że tą drogą przejeżdża setki, tysiące aut dziennie. Dziękuję bardzo za można powiedzieć, koordynowanie szeregu prac związanych także z tym zadaniem. Na początku stycznia przy zameczku w Leszczynach otwarto lodowisko. Myślę, że przede wszystkim pogoda pozwoli na to, żeby można było z tego lodowiska korzystać. Zbliżają się ferie, w związku z tym dobrze by było, żeby no, dzieci, ale nie tylko młodzież, także dorośli z tej atrakcji mogli korzystać. Dziękuję wszystkim tym, którzy się zaangażowali w przygotowanie tej atrakcji, tak powiem, ponieważ no, nie ukrywam, że to są przygotowania, które i oczekiwanie na to, żeby była dobra odpowiednia temperatura. I tutaj trzymajmy kciuki za temperaturę, żeby była nie za niska, ale także i nie za wysoka. Jedna informacyjna rzecz, ale bardzo ważna. Powołałem nowego dyrektora naszej jednostki organizacyjnej Zarządu Dróg i Służb Komunalnych. Tą osobą, którą powołałem, dzisiaj wręczyłem awans zawodowy w drodze właśnie awansu pracownikowi tego zakładu, panu Łukaszowi Korusowi. Jest tutaj, gratuluję panie Łukaszu. Ja myślę, że jego dotychczasowa praca kilkunastoletnia, 15 lat pracuje w tymże zakładzie,
dał się poznać jako osoba dyspozycyjna, fachowiec. Myślę, że zostawi kawał swojego zdrowia, poświęcenia w tym zakładzie, ponieważ no, te elementy są, można powiedzieć, jeśli chodzi o zaangażowanie, potrzebne. Panie Łukaszu, dziękuję, gratuluję. Myślę, że te oklaski także pokazują, że jest taka społeczna akceptacja. Dzięki bardzo. Przy tej okazji chciałem także podziękować panu dyrektorowi Piotrowi Łucowi, który złożył dokumenty związane z zakończeniem, czy potrzebą zakończenia współpracy z naszą gminą. Dziękuję za jego zaangażowanie, za jego oddanie, no można powiedzieć 17-16 lat takiej wspólnej pracy. Za tą pracę mu serdecznie, serdecznie dziękuję. I proszę Państwa, wywołana kwestia dotycząca tematu związanego ze zwałami płaskimi. Proszę Państwa, temat dosyć głośny ostatnio. Przy takim mocnym zaangażowaniu strony społecznej, także jeśli chodzi o niektórych radnych, chcę powiedzieć, że kwestie dotyczące tego tematu, ale one w jaki sposób także wypłynęły z, nie wiem, z interpelacji, z pytań pana radnego Marcina Stępniaka. Chcę powiedzieć, że żadnego radnego mieszkającego, nie wiem, w Leszczynach, w Przegędzy, w Szczejkowicach, w Stanowicach, nie zwalnia jak gdyby miejsce zamieszkania od zainteresowania tematem w innych dzielnicach czy miejscowościach. Stąd potrzeba wiedzy na temat zwałowiska płaskiego, czy zwałów płaskich, skądinąd słuszna, ale ona od roku 2001, 2002, ona jest, można powiedzieć, przewija się przez życie gospodarcze tej gminy. Stąd ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym radnym, którzy angażowali się na przestrzeni tego czasu okresu. Tym, co dzieje się na zwałach płaskich. Mam możliwość przekazania tylko ułamka informacji, które statystyczny radny powinien na temat tego przedsięwzięcia wiedzieć. Pierwsze to jest to, że w roku 2000 zamknięto kopalnię. I to wiemy wszyscy, że kopalnia pozostawiła po sobie to wszystko, co jest związane z, nie wiem, ze szkodami, które będą jeszcze przez kilkadziesiąt lat. I takimi, można powiedzieć, budowlami, bo można powiedzieć, że to w pewnym sensie była także budowla, zwały płaskie, które powstawały przy działalności, czy przy działającej kopalni przez kilkadziesiąt lat. Kopalnia istniała od roku
1898. Niektóre dane mówią o tym, że była od roku 1856, bo jak Państwo wiedzą, były różne, można powiedzieć, drogi dojścia do tego, że nazwano ją kopalnią Dębieńsko. W roku 2000 kopalnię zamknięto, dlatego że prawdopodobnie nie było tutaj węgla. Czyli można powiedzieć z przyczyn no, takich oczywistych. Okazało się jednak, że i to jest istota jak gdyby tego, co się działo później na Zwałach Płaskich do dnia dzisiejszego. Okazało się, że ten węgiel jednak jest i są zainteresowani tym, żeby na obszarze ponad 100 hektarów po byłej kopalni Dębieńsko prowadzić działalność gospodarczą. Tak się składa, że Zwały Płaskie są dzisiaj, można powiedzieć, wieczystą dzierżawą, czyli są w administrowaniu gminy i to jest ponad 100 hektarów, ale także jest ponad 100 hektarów terenów pokopalnianych, na które my nie mamy najmniejszego wpływu i tam dzieją się rzeczy różne. Jak Państwo wiedzą, ostatnio wydobywane są także, można powiedzieć, osadniki mułowe przez Spółkę Restrukturyzacji Górnictwa. W roku 2001 powstała firma Zower, która była zainteresowana przerobem skały płonnej jako odpadu, w której to skale jest węgiel. Ilość węgla różna od 5 do 15%. Jeżeli jest tyle węgla, to opłaca się go ze skały wydobywać. I co się okazuje? Okazuje się, że ten węgiel wydobywano i ciekawa sprawa, ponieważ z odpadu, czyli ze skały płonnej, po produkcji pozostaje węgiel oraz odwęglony łupek przywęglowy, czyli materiał budowlany. Materiał pod, załóżmy, budowę dróg. I taka działalność się na terenie tego Zwałów Płaskich odbywa ze społeczną akceptacją, ponieważ no, można powiedzieć, działa firma, rekultywuje także teren Zwałów Płaskich. I po drodze, co się dzieje? W roku gdzieś 2004-2005 są dwa wydarzenia. Pierwsze, pojawia się firma Carbonia, która przyjeżdża tutaj i mówi, że na terenie byłej kopalni Dębieńsko jest około 200 milionów ton węgla i ta firma ma koncesję na wydobycie węgla i chce tutaj utworzyć, czy no, reaktywować, można powiedzieć, kopalnię. Ma także określone zamiary, jeśli chodzi o Zwały Płaskie, bo no, to jest teren pokopalniany potrzebny na ewentualność składowania odpadów w postaci skały płonnej. Ale prawie jednocześnie, jak Państwo wiedzą, zaczyna się bardzo ważne zadanie na terenie naszej gminy. Osobiście uczestniczyłem w pracach Komitetu Sterującego do spraw budowy autostrady. Szkoda, że nie ma tutaj mojego poprzednika, pana burmistrza Marka Kornasa, jego zastępcy, pana Ignacego, Piotra Ignacego. Oni także brali udział w tych pracach. Dlaczego to podkreślam? Ponieważ początkowo zaplanowano, że na terenie naszej gminy będzie jeden zjazd. Na wysokości dzisiejszego no, zjazd Stanowice Bełk. Ale okazało się, że przy okazji tych prac w komitecie sterującym
Udało się, powiem nieskromnie nam, to nieskromnie mówię nam, samorządowcom, wywalczyć dla tej gminy drugi zjazd. I dlaczego mówię o tych zjazdach? Ano dlatego, że same zjazdy to jest jedno, a parę kilometrów dalej węzeł Gliwicki to jest drugie. Największy węzeł w Europie, jeśli chodzi o węzły autostradowe. Tam potrzeba było budulca, między innymi materiału pod budowę drogi czy autostrady. I tak się składa, że fachowcy, nie wiem, stwierdzili, że odwęglony łupek przywęglowy jest dobrym materiałem pod budowę autostrady. W międzyczasie pojawili się specjaliści, którzy stwierdzili, jednym ze specjalistów był nie wiem, przedsiębiorca o nazwisku Kaczyński, który między innymi wygrał przetarg na jeden ze stożków, na którym był już przepalony łupek i to był też materiał budowlany. Jak Państwo wiedzą, jeden stożek przez to zniknął. Ale przy okazji także część materiału tego już nie odpadu, ale materiału budowlanego, który leżał na zwałach płaskich, był intratny dla budowniczych. Budowała wówczas firma Avax. Drugą część budowała firma Strabag. Ta sama firma, która dzisiaj remontuje 920-25. I dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że okazuje się, że firma Avax była zainteresowana zakupem tego materiału i gmina w tym czasie sprzedała około 2 miliony ton łupka. Sprzedała, jeżeli Państwo są zainteresowani, to na przyszłej sesji podamy wszystkie informacje dotyczące w cudzysłowie zysków. One, te kwoty gdzieś już padają, ale chciałbym, żeby ewentualnie, jeżeli Państwo chcą, to na przyszłą sesję czy na komisję budżetową te informacje podamy. Cały czas funkcjonuje firma Zower, której zadaniem jest między innymi rekultywacja zwałów płaskich według ściśle określonego projektu. Firma chce działać, skały jest coraz mniej, materiału budowlanego jest dużo. I w pewnym momencie okazuje się, że żeby uzupełnić braki, a jeszcze bardzo ważna rzecz to jest taka, że gdybyśmy mieli założyć, że te 2 miliony ton tego materiału budowlanego przejedzie przez nasze drogi publiczne, wojewódzkie, powiatowe, lokalne drogi gminne, to ta gmina byłaby rozjeżdżona. A tak ten materiał przejechał tylko i wyłącznie drogami montażowymi. Czyli skutek uboczny był, ale na pewno z punktu widzenia społecznego zdecydowanie mniejszy. I w pewnym momencie firma Zower, która, jak Państwo wiedzą, powstała na bazie, można powiedzieć, w elektrowni Rybnik, no, wystąpiła o to, żeby uzupełnić braki związane z ilością skały, a po to, żeby zrekultywować ten obszar, o możliwość dowożenia w cudzysłowie odpadów, czyli skały płonnej na teren zwałowiska.
Nie wiem, czy decyzja była dobra, czy zła. Trudno mi dzisiaj to w jakiś sposób określić, ale intencja była na pewno dobra, ponieważ mieliśmy z tego jakieś określone korzyści, a proszę Państwa, szereg dróg, które są na terenie naszej gminy, są drogami powiatowymi, wojewódzkimi, są także gminnymi, przez które samochody, które dostarczały czy przewoziły skałę, przez te drogi niestety przejeżdżały. To wszystko, proszę Państwa, powodowało, że według ściśle określonych umów, ewentualnych aneksów na tą okoliczność realizowano zadanie, które transparentnie przez Wysoką Radę było przyjmowane. Transparentnie, powtarzam. Ostatnia kwestia związana z planami, bo jak Państwo wiedzą, koncepcja rekultywacji zakładała między innymi to, że miała być tam, miał być stok narciarski. Jak Państwo wiedzą, ten stok najprawdopodobniej nie powstaje. Na Radzie dyskutowano na temat wysokości rzędnej i tą rzędną ustalono na takim, a nie innym poziomie. Myślę, że ta rzędna nie została jeszcze przekroczona. Oczywiście zmieniliśmy także koncepcję ze względu na to, że pojawiła się możliwość wybudowania fermy fotowoltaicznej. To też przeszło, jak Państwo wiedzą, przez Wysoką Radę. I dzisiaj tylko i wyłącznie to wszystko, co jest związane ze skutkami działalności firmy Zover, z transportem. Zostawię już kwestie dotyczące Karbonii, ponieważ jak Państwo wiedzą, dopiero w roku 2019 skończył się temat dotyczący powstania tutaj kopalni. Jak Państwo wiedzą, jak pojawiła się firma Karbonia, ogłoszono, że powstanie kopalnia, to w kilka miesięcy zostało złożonych 3,5 tysiąca podań o pracę na terenie tego zakładu. Ostatnim elementem funkcjonowania firmy Karbonia, później firmy australijskiej Perry Moring, było między innymi sprzedaż tego projektu. Mogła ten projekt kupić Jastrzębska Spółka Węglowa, w końcu go nie kupiła. Dzisiaj, jak wiemy, koncesja została wygaszona. Rząd jest w sporze z właścicielami ostatniej, można powiedzieć, koncesji. Duże odszkodowanie, które najprawdopodobniej rząd będzie musiał zapłacić. I ostatnia informacja ważna związana z naszym węglem tutaj, to jest to, że są informacje dotyczące koncesji o możliwość wydobycia tego węgla gatunku 35, czyli dopuszczonego przez Unię Europejską, to jest węgiel koksujący. Ostatnia informacja, ja ją podaję jako prasową, to jest zainteresowanie także Jastrzębskiej Spółki, ale poprzez kopalnie Szczygłowice Knurów, kopalnie ewentualnie Budryk. I na koniec tylko jedna informacja ważna, że ja z mieszkańcami, którzy można powiedzieć są bezpośrednio narażeni na działalność firmy Zover,
rozmawiam. W ostatnim czasie, w miesiącu grudniu, to były dwa spotkania. Efektem tych dwóch spotkań była moja wizyta w firmie Zover. I trzecie spotkanie, które odbyło się, proszę Państwa, jak wiecie, tutaj z udziałem Państwa, to pewne ustalenia dotyczące skutków działalności, czyli transportu, ale także prac na zwałach. Mieszkańcom przeszkadza nie tylko hałas, nie tylko można powiedzieć ustawiczna prawie praca, bo jeżeli ona trwa o godzinie 24 w nocy, czy nawet pierwszej w nocy, no to siłą rzeczy mieszkańcowi to przeszkadza. No i oczywiście transport. To jest taka, można powiedzieć, uciążliwość nie tylko dla tych bezpośrednio mieszkających przy zwałach, ale także i mieszkańców Czerwionki, bo ulica Furgoła, no to jest ulica, można powiedzieć, powiatowa, no i ulica, która gdzieś no, ma wylot na autostradę. W związku z tym no, te rozmowy myślę, że doprowadzą do rozwiązań, które w krótkim czasie, ja nie mówię tutaj o latach, a o miesiącach, ten problem myślę z pozytywnym skutkiem dla mieszkańców załatwią. Na koniec tylko powiem jedną rzecz, że ulica Furgoła, ulica Jesionka, ulica Zabrzańska, gdybyśmy przejechali tymi ulicami dzisiaj i spróbowali przejechać ulicą 3 Maja, Państwo jechali tutaj na sesję, ulicą Wyzwolenia w Stanowicach, ulicą, już nie mówię, 925, czyli główna w Bełku, Mikołowska, w Mikołowie, Wróć, w Przegędzy, to Furgoła, Jesionka i Zabrzańska to są autostrady. Na okoliczność działalności Zovera, między innymi na ulicy Furgoła, przy prawie dojeździe już do ulicy Jesionka, wyremontowano most, którego nośność jest około 30 ton. W związku z tym, no i proszę Państwa, prawie regularnie jeździ tam Broadwayka, czyli coś, co czyści tą drogę. W związku z tym, to się nie odbywa też bez udziału władz samorządowych. My o to apelujemy, my o to walczymy. No chcemy, żeby te uciążliwości były jak najmniejsze. Ale także naszą rolą jest to, żeby dbać także o kwestie dotyczące budżetu. Tylko powiem tak po drodze. Ja wiem, że niektórym to powoduje, że jest uśmiech na twarzy, ale była reforma szkolnictwa w tej gminie i żadnej szkoły nie zamknięto. Mało tego, walczymy o to, żeby warunki były coraz lepsze, jakość pracy ucznia, nauczyciela, ale także rodzica była jak najlepsza. To nie przychodzi samo od siebie. Okoliczności roku 2000, zamknięcia kopalni i braku około 5 do 7 milionów
środków, które trafiały do budżetu i to były środki na wydatki bieżące, ich w pewnym momencie nie było, to chciałbym, to żeby też źle nie zabrzmiało, nie chciałbym, żeby ten samorząd dotknęła drugi raz taka sama sytuacja. Proszę się nie obawiać. Dzięki temu, że odwęglony łupek przywęglony stworzył nam między innymi dwa zjazdy, mamy specjalną strefę ekonomiczną, odbudowaliśmy prawie wszystkie miejsca pracy po kopalni, mamy w miarę czyste powietrze i w razie co można reklamować wszystko to, co jest dobre, a przyjmuję tu w tym momencie wszystko, całą krytykę związaną z tym, że są skutki działalności zakładów. Przepraszam wszystkich tych, którzy przez to, no nie wiem, mogą nie przespać którejś nocy. Ale no, tak to jest, że żeby patrzeć na budżet, trzeba patrzeć nie tylko na profity związane z tym, że pieniążki do budżetu wpływają, ale także ze skutkami działalności gospodarczej poszczególnych podmiotów działających na terenie gminy. Chciałbym, i mówię to w imieniu wszystkich tych, którzy dzisiaj w samorządzie działają, żebyśmy na terenie swojej małej ojczyzny mieli wpływ na to, co się dzieje. Chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, ważnej, że przez 8 ostatnich lat osoby, które były blisko wojewody, nie sprowadziły na temat zwałów płaskich żadnej kontroli, żadnej inspekcji. Było wszystko w porządku. Nagle dzisiaj okazuje się, że jest wszystko źle. Gdzie te inspekcje były? Wystarczył jeden telefon. Telewizja przyjeżdżała na indywidualne żądanie do poszczególnych, nie wiem, mieszkań. Tych mieszkańców także przepraszam za to, że tam jest wilgoć. Ale te mieszkania wcześniej były przez nas wyremontowane. Wyłożono olbrzymie środki finansowe. W związku z tym ja czytam uważnie to, co się w mediach dzieje. Mam świadomość także, że 7 kwietnia to jest jakaś data. Ale istotą naszej działalności nie są wybory, a życie między wyborami. Czyli od momentu, kiedy jestem wybrany, do momentu, kiedy kadencja się kończy. Dziękuję. Są jakieś pytania, uwagi? Tutaj pan Marcin Stępniak zgłasza chęć zabrania głosu. Oddaję panu głos. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Słuchałem tego z dużą cierpliwością, ale dwa zdania chciałbym jednak wyrazić swoją opinię na ten temat. Nie wiem, czy ten szeroki rys historyczny pomoże mieszkańcom odpowiedzieć na pytania, które zadali, bo ja nie usłyszałem żadnej odpowiedzi odnośnie tych pytań i skupię się tylko na jednym, panie burmistrzu, bo żeby była jasność, ja to bardzo, nie wiem, nie wypowiadam się w imieniu innych, ja to bardzo doceniam i szanuję, że 24 lata po zamknięciu kopalni gmina jest w całkiem nie najgorszym stanie, to znaczy dużo gorzej mogłaby wyglądać, bo inne gminy pokazują po zamknięciu kopalni, że mają problem z zadłużeniem. W związku z tym tego nie neguję. Zjazdy z autostrady jak najbardziej, rozwój strefy gospodarczej jak najbardziej, wszystko i tak dalej. Tylko dzisiaj proszę nie mówić, że jest społeczna akceptacja do tego, co dzisiaj jest na zwałach własnych, bo jej nie ma. To mieszkańcy artykułują. To trwa tak długo, w związku z tym pytanie zasadnicze jedno się nasuwa z tych wszystkich wielu pytań. Czy jest koncepcja, co zrobić, żeby tą rekultywację przeprowadzić w miarę szybko,
sprawnie. Oczywiście, że to może pan mi odpowiedzieć, że ten proces trwa dziesiątki lat, dekady, ale u nas to też trwa już 18 lat. W związku z tym, ja przypominam sobie na ostatniej komisji, że nawet z pana ust wybrzmiało, że to jest dobry moment, żeby się zastanowić nad tą koncepcją, bo nie zgadzam się z pana stwierdzeniem, że projekt jest realizowany od 2006 roku, tak, 18 lat i cały czas wiemy, co robić. To wybrzmiało z ust pana projektanta, nie pamiętam nazwiska pana, z przedstawiciela z Uniwersytetu Śląskiego, że ta formuła się wyczerpała. To jest bezzasadny projekt. To znaczy projekt, który powstał 18 czy 17 lat temu na budowę inwestycji sportowo-rekreacyjnej, już nie istnieje, nie funkcjonuje od dawna. Próbowaliśmy, tak jak pan wspomniał, sytuację ratować poprzez zmianę tej koncepcji i zgadza się, 2 lata temu bodajże ja również głosowałem za tym, żebyśmy tą koncepcję przeformułowali, żeby wybudować farmę fotowoltaiczną, do której ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony, bo chciałbym, żeby taka inwestycja powstała ze względu na oszczędności przyszłe, mam nadzieję, w energii elektrycznej dla mieszkańców. Ale ten projekt też upadł. Dobrze wiemy, że firma Tauron się wycofała z tego przedsięwzięcia. I dzisiaj pytanie mieszkańców i moje jest jedno zasadnicze. My powinniśmy, i tak sam pan na komisji zaartykułował, powinniśmy się zastanowić, żeby szybko to zmienić, szybko, w najbliższych miesiącach, tylko że to jest ten czas, tu i teraz, żeby podjąć rozmowy, dyskusje, w którym to momencie ma iść. Bo jak pan wspomina, że cały czas idziemy jednym i tym samym projektem, to znowu muszę zakwestionować to, bo to jest nieprawda. Umowa na ten projekt była zawarta 17 lat temu, a w tym czasie było 18 aneksów. I to pan jako włodarz czy pana współpracownicy podpisywali warunki, na jakich ten projekt był korygowany, modelowany i zmieniany. Ja na przestrzeni jednej kadencji 5 lat raz głosowałem za tym, żeby koncepcja tego projektu rekreacyjnego stoku narciarskiego, który w życiu by się tutaj nie zrealizował, nie powstała i zrobili, żebyśmy zainwestowali w farmę fotowoltaiczną. Dzisiaj też ta koncepcja jest nieaktywna. W związku z tym powinniśmy tu i teraz zastanowić się, jak tą sprawę doprowadzić do końca, bo dzisiaj mieszkańcy są niezadowoleni z tego względu, że zamiast hałdy malać, rośnie nam zwałowisko płaskie, a w wielu innych gminach na terenie województwa maleją. I zwozi się te odpady do nas. I to jest kluczowa sprawa dla mieszkańców, żeby poprawić ich komfort życia. To jest najważniejsza kwestia, o którą apeluję tu i teraz. I sam pan powiedział, że to jest dobry moment, żeby się zastanowić. W związku z tym puentując już, pytanie. Skoro gmina, która od 18 lat zawiera umowę, dzisiaj chyba są 3, z firmą Zower, do której nic nie ma. Wydaje mi się, że mieszkańcy też wyartykułowali, że to nie chodzi o firmę Zower. To jest podmiot prywatny, który ma prawo zarabiać i ich celem statutowym jest zysk. I obojętnie, czy to będzie firma Zower, czy firma X, czy Y, to jest to samo. Nam zależy, żeby ta rekultywacja doszła w końcu do skutku i żeby tam zagospodarować te miejsce z korzyścią dla mieszkańców. W związku z tym apel do pana i do państwa radnych. Tak jak pan wspomniał, w kwietniu być może zupełnie inne osoby tu będą siedziały. Inna rada, inny burmistrz, nie wiemy tego, nikt z nas tego nie wie. Ale jeżeli wiemy, że umowa z gminą kończy się w marcu i w lipcu, to może to jest dobry okres, żeby się wstrzymać na podpisywanie kolejnych, bo nie wiem, czy wszyscy państwo wiecie, firma Zower otrzymała kolejny przetarg na kwotę około 45 milionów na zwożenie materiałów tutaj. Czy to jest przyczynek do tego, że my już wiemy, że chcemy z nimi kontynuować współpracę, pomimo iż projektant tego obiektu i pan stwierdziliście jednoznacznie, że ta formuła się wyczerpała, już jest bezzasadna. W związku z tym pytanie, czy nie powinniśmy dzisiaj wstrzymać się z podpisywaniem aneksów i zastanowić wspólnie, być może zostawić tą decyzję na dzień kwietniowy, kiedy będą tu już inne prawdopodobnie osoby, mogą być inne i zarządzały tą gminą. O to mieszkańcy pytają, panie burmistrzu. To jest kluczowa sprawa, bo tych pytań jest strasznie dużo, uciążliwości ze względu na zanieczyszczenie, oddychanie i tak dalej. To są kwestie poboczne, ale kluczowa sprawa, czy my wiemy, jak dzisiaj wygląda ta koncepcja? Ja to oczywiście poprosiłem w trybie informacji publicznej, żeby mi to pokazać, bo ja tej koncepcji nie widziałem. Skoro było 18 aneksów na przestrzeni kilkunastu lat, to rozumiem, że warunki się zmieniały w różnym zakresie. Ja takiej wiedzy nie mam. I odpowiadając na pana pierwszy zarzut, ja się interesuję sprawami, jeżeli mieszkańcy do mnie z nimi przychodzą. Ja nie jestem w stanie wiedzieć wszystkiego, co wie cały urząd, który zatrudnia 180 osób. Jeżeli pełnię funkcję społeczną i zgłasza się do mnie mieszkaniec, jeden, drugi bądź grupa, to wtedy pozyskuję informacje i właśnie na tym polega obecnie moja aktywność przez kilka tygodni. Więc nie chciałbym, żebym był źle posądzony, że się nie interesuje sprawami spoza Leszczyn, bo się interesuje, ale pracuję zawodowo gdzie indziej. W związku z tym, jeżeli mam informację, że coś jest do rozpatrzenia, do zastanowienia się, to po prostu o to dopytuję i tyle. Dziękuję. Pan burmistrz tutaj, proszę. Ja
myślę, że tak. Ja myślę, że proszę, żeby pan słuchał to, co nie tylko to, co pan chce słuchać. Ja powiedziałem, że to jest kwestia nie lat, tylko miesięcy. Powiedziałem, że nic nie działo się, jeśli chodzi o firmę Zober, bez wiedzy Wysokiej Rady. I powiedziałem o tym, że ostatnia kwestia, która dotyczyła zmiany koncepcji, dotyczyła fermy fotowoltaicznej. Co dalej? O tym zadecyduje Wysoka Rada. Zadecydują także mieszkańcy, którzy do końca nie są zainteresowani, tak jak pan mówi, tym, żeby w kwietniu czy w styczniu czy w lipcu działalność zakończyć. Zakończyć wtedy, kiedy będzie zwał płaski doprowadzony do stanu, który będzie bezpieczny, będzie przyjazny i tam dalej mieszkańcy będą chcieli się budować. Na przestrzeni, proszę sprawdzić sobie, na przestrzeni 2001-2025, ile powstało nowych domów w tej okolicy. W gminie, która ma terenów budowlanych na drugą gminę, a jednak mieszkańcy chcieli się wybudować w tym, na tym terenie. W związku z tym ja nie uciekam od odpowiedzialności. Ja panu powiedziałem, ja z mieszkańcami się spotykam i rozmawiam na temat działalności dzisiaj firmy na zwałach płaskich. Uciążliwości. I one są. I pan to słyszał, że ja to mówiłem. Nie wiem, jaka będzie i pan też o tym nie wie. Jaka będzie dalsza, można powiedzieć, jaki będzie dalszy byt tejże firmy. Wspomniałem, że to jest firma elektrowni Rybnik. Dwa bloki węglowe zostały zamknięte. Elektrownia podłączana jest do gazu. Jeżeli natomiast, a słyszę, wybrzmiało to mocno, pan jest zainteresowany jednak fermą fotowoltaiczną i ja dzisiaj słyszę, że zainteresowanie tą fermą w dalszym ciągu jest, to poczekajmy na to, co się będzie działo w obszarze Tauronu. Jakkolwiek to wszystko, co jest związane z firmą Zover, tu jest duży znak zapytania, natomiast no, myślę, że firma Tauron będzie dalej funkcjonowała. W związku z tym tylko i wyłącznie cierpliwość, tylko i wyłącznie jakiś rodzaj asertywności także z naszej strony, żebyśmy nie wylali w pewnym momencie dziecka z kąpielą. Bo, no, proszę państwa, to jest teren, on ma być terenem zielonym. To dobrze by było, żeby ten teren był ogrodzony, żeby był przyjazny, żeby można było po nim się przemieszczać, spacerować. Ale to jest, pan słusznie mówi, że być może o tym będą decydować inni. A ja życzę wszystkim tym, którzy siedzą tutaj, żebyście to wy o tym też decydowali. Bo to nie jest tak, że będziemy jak gdyby zrzucać dzisiaj z siebie odpowiedzialność i to nie o to chodzi.
Jeżeli mamy zadbać o naszą przyszłość, pięknie Pan powiedział, ta gmina stoi na twardych nogach. Ale to nie przyszło samo. W pracy w samorządzie to jest praca często 24 godziny na dobę. Tak po prostu trzeba. Mówiąc o tym, że ja tego nie, w jakiś sposób nie personalizowałem, ale radny tej gminy, czy pochodzi z Leszczyn, czy z Dębieńska, czy z Czuchowa, dobrze by było, żeby był jednocześnie radnym całej gminy. Swego czasu były wybory raz, gdzie były to wybory jednomandatowe i to wtedy można powiedzieć w sposób taki jasny, można powiedzieć ustawowo ktoś narzuca formułę, że reprezentuje ten okręg, z którego mandat mam, a my tutaj mamy mandat, jeśli chodzi o całą gminę i o to proszę. Także wszystkim siedzącym tutaj radnym dobrze życzę w wyborach, które zostaną przeprowadzone 7 kwietnia, bo proszę Państwa, na to zasługujecie. Dziękuję także wszystkim tym, którzy byli na spotkaniu na wiecu prawie, dotyczącym działalności firmy Zower i spotkanie zakończyło się, można powiedzieć, w takiej dobrej formule. Nie było krzyków, nie było pisków, nie było narzekania. Dziękuję radnym, bo miałem wrażenie, że radni dużo wiedzą, dlatego się między innymi nie odzywali. Dlatego się nie odzywali. Natomiast raz jeszcze powtarzam, przepraszam za negatywne skutki działalności tego zakładu. Ale ja też nie mogę zabronić samochodowi ciężarowemu z ładunkiem przejechać ulicą Furgoła. Bo ten samochód ma to prawo. Ja go nie mogę nawet zatrzymać. Przedstawicielom straży nie mogę powiedzieć, żeby zatrzymali, wylegitymowali. To ma zrobić policja i o to policję proszę. Żeby policja także pomagała nam w realizacji naszych tutaj zadań i celów. Tych wszystkich, którzy mają przeładowane auta, niesprawne, łapać, eliminować z ruchu, bo to zagraża naszemu bezpieczeństwu. Ale nie mamy takiego władztwa, żeby powiedzieć, że zamykamy ruch dla ruchu, można powiedzieć, czy samochodów ciężkich, bo jak Państwo wiedzą, chcieliśmy budować obwodnicę, ale nie było społecznego przyzwolenia. Czyli taki ruch, który pozwoliłby na to, żeby ominąć naszą w jakiś sposób centra Czerwionki. Proszę bardzo, pan Marcin Stępniak, jeszcze jak adwokat, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz, panie burmistrzu, posłużę się pana słowami. To tym razem chyba pan nie słuchał, co ja mówiłem, albo nie chciał słyszeć. Bo dla mnie nie jest ważne to, na czym pan skupia swoją wypowiedź, czy to jest firma Zower, czy Tauron, tylko to, jaka jest koncepcja na przyszłość dla tego miejsca i o to mieszkańcy apelują. Czy my chcemy tam budować farmę, jeśli tak, na jakich warunkach, czy jest konieczne zwozić tam miliony kolejnych materiałów i wiele lat przywozić odpady? To jest pytanie zasadnicze, bo czy to będzie firma Zower, czy to będzie firma Tauron, nie wiem, jutro to będzie inna spółka, inna firma, to nie o to chodzi. Panie Marcinie, proszę tą triadę skończyć.
Jeżeli, chociaż ja panu nie mogę odebrać głosu, ale niech pan mnie, ja mówiąc o tym, że kondycja finansowa naszej gminy jest w miarę dobra, pokazuje prawie jednocześnie, że firma Zower może się z tej gminy w szybkim czasie wyprowadzić. I taki jest cel. Z punktu widzenia społecznego, jeżeli okaże się, że nie będzie można zrealizować zadania pod nazwą, nie wiem, ferma fotowoltaiczna, korzystne dla mieszkańców i dla samorządu, to tego po prostu nie będzie. I o tym będzie koncepcja, będziemy procedować plany i w tej koncepcji zawrzemy to, co będziemy chcieć na tym terenie zrobić. Weryfikujemy, bo kwestie dotyczące fermy to są ostatnie dni, panie Marcinie. Przecież pan o tym wie, że firma Tauron, to nie Zower, a firma Tauron się w pewnym momencie wycofała. Ale nie powiedziała do końca, że nie. Być może do tego tematu wrócimy, ale przy społecznej akceptacji. My bez fermy możemy żyć, ale przy niezrekultywowanym obszarem dzisiaj z wału płaskiego, no trudno by było mieszkańcowi dzisiaj funkcjonować przez kolejne lata z tak zostawionym z wałem płaskim. Zgadza się? Jego trzeba uformować. Dobrze by było, żeby obsiać trawą, posadzić drzewa i niech jest miejscem rekreacyjnym. Taki jest cel burmistrza Jędrzejewskiego. Ja myślę, że była wyczerpująca dyskusja w tym temacie. Podobna dyskusja była już z udziałem społecznym. Na komisji, w której brali udział wszyscy radni. Także wiemy, o co chodzi, wiemy, jakie jest tutaj stanowisko mieszkańców, jakie są oczekiwania mieszkańców. Ja tutaj chciałbym jedną rzecz zauważyć, że mieszkańcy bardzo rozsądnie podchodzą do tego tematu, z czym jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Wybrzmiało na tym spotkaniu dosyć wyraźnie, że mieszkańcom zależy na tym, aby tam został porządek i żeby rzeczywiście w jak najszybszym czasie udało się to zrobić. Nie są ci mieszkańcy za tym, żeby robić to chaotycznie i robić to z dnia na dzień, tak delikatnie mówiąc. Chcą uporządkowanego terenu. Bardzo by się cieszyli, żeby ten obszar był później zabezpieczony, żeby tam nie działy się różne nieoczekiwane przez mieszkańców rzeczy. Także dziękuję bardzo. Przechodzimy do... Przechodzimy do kolejnego punktu naszego posiedzenia dotyczącego sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej przewodniczącego komisji, pana radnego Henryka Fuchsa. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, zaproszeni goście, szanowni mieszkańcy. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 24 stycznia 2024 roku. Radni jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia oraz protokół z posiedzenia z dnia 25 października 2023 roku. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie zgłosili uwag do dzisiejszej sesji. Wszystkie uchwały na sesję omówiono na posiedzeniach komisji branżowych. W sprawach bieżących radni zapoznali się i przyjęli sprawozdanie z pracy komisji za 2023 rok. Sprawozdanie z pracy komisji za 2023 rok. Komisja rewizyjna, realizując zadania powierzone jej przez Radę Miejską w oparciu o zapisy artykułu 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, paragraf 42, 43, 44, 45 statutu gminy miasta Czerwionki Leszczyny, planu
pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej z 10 lutego 2023 roku oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 2023 roku. W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przeprowadziła 3 kontrole. W marcu 2023 roku kontrola w klubie sportowym LKS Dąb Dybińsko, w kwietniu 2023 roku kontrola w klubie sportowym LKS Róg Stanowice. W skład zespołu kontrolnego wchodzili Marek Szczech, Artur Sola, Henryk Fuchs. W październiku 2023 roku przeprowadzono kontrolę w klubie sportowym Orzeł Palowice. W skład zespołu kontrolnego wchodził pan Marek Szczech i Henryk Fuchs. Kontrolę zakończono protokołem. Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli i oceny realizacji przez kluby sportowe projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy i miasta wspieranego w formie dotacji z budżetu gminy w roku 2022 zespoły kontrolne stwierdziły, że działalność klubu sportowego Dąb Dybińsko, klubu sportowego Róg Stanowice oraz klubu sportowego LKS Orzeł Palowice są zgodne z zawartymi umowami. W maju rozpoczęto procedury badania i opiniowania wykonania budżetu za 2022 rok. Zakończone zostaje podjęciem uchwały Komisji Rewizyjnej 24 maja 2023 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy Czerwionka Leszczyny. W posiedzeniu komisji brało 5 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 4 radnych, 1 głos wstrzymujący. W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, w trakcie których zespoły kontrolne przedstawiły komisji wyniki kontroli, omawiano projekty uchwał na najbliższe sesje, a także sprawy bieżące i wolne wnioski dotyczące pracy komisji. Całość dokumentacji związanej z pracą komisji rewizyjnej, obejmującą protokoły z wykonanych kontroli, protokoły z posiedzeń komisji i uchwały podjęte przez komisję, znajdują się w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce Leszczynach. Dziękuję za głos. Czy są jakieś pytania, uwagi do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo. Sprawozdanie z Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju. Pani przewodnicząca ma do nas dojechać, także poczekamy, czy dojedzie. Jeżeli nie dojedzie, to pani Stefania Szyb to sprawozdanie przekaże. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty przewodniczącą komisji, panią radną Stefanie Szyb, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Posiedzenie Komisji Oświaty odbyło się 24 stycznia. Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali uchwałę dotyczącą oświaty. Zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2023 w szkołach prowadzonych przez gminę i miasto Czerwionka Leszczyny. Poinformowano o programach realizowanych przez Wydział Edukacji oraz o współpracy z jednostkami niepublicznymi działającymi na terenie gminy. Przekazano informacje o otwarciu mobilnej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 7 w Dębieńsku. Szkoła ta została laureatem konkursu Ministerstwa Cyfryzacji. Członkowie komisji zostali poinformowani o zorganizowanych dla uczniów szkół podstawowych turnieju piłki nożnej halowej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny. W grupie młodszej zwyciężyli uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w Leszczynach, a w grupie starszej uczniowie ze szkoły podstawowej w Stanowicach. Poinformowano o zorganizowanych przez szkoły i przedszkola naszej gminy spotkaniach z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na tym komisja zakończyła swoje obrady. Czy są jakieś pytania, uwagi do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej przewodniczącego komisji pana radnego Marka Szczech. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni goście, drodzy mieszkańcy.
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się 23 stycznia 2024 roku. Członkowie komisji zapoznali się i pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy i miasta Czerwionka Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2024 rok, udzielenia pomocy finansowej powiatowi rybnickiemu z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji członkowie komisji nie zgłosili uwag. Pełnomocnik do spraw społecznych poinformowała o otwarciu w Czerwionce w budynku SKOK-u Centrum Zdrowia Psychicznego Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. W sprawach bieżących. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawił informacje na temat bieżącej działalności ośrodka. Między innymi otwarto lodowisko w Leszczynach, trwają przygotowania do zajęć i imprez realizowanych w trakcie ferii zimowych. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła szczegółową informację na temat bieżącej działalności ośrodka, między innymi działalność placówek wsparcia dziennego, w tym podsumowanie działań w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, bieżąca działalność działu świadczeń rodzinnych i działu pomocy społecznej. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych przedstawił informację na temat bieżącej działalności Wydziału Spraw Społecznych, między innymi zawarto umowę z Izbą Wytrzeźwień w Zabrzu na 2024 rok, ponownie ogłoszony zostanie konkurs w zakresie sportu. Naczelnik poinformował o braku ofert w konkursach na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni oraz na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni. Poinformował o przeprowadzonej procedurze powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która ze względu na brak wystarczającej liczby zgłoszeń organizacji pozarządowych nie została powołana. Ustalono, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się wspólnie z Komisją Promocji, Rozwoju i Kultury, na które zaproszona zostanie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Na tym posiedzenie komisji zakończono. Czy są jakieś pytania do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo panu przewodniczącemu. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa przewodniczącego komisji pana radnego Artura Sola. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, zaproszeni goście, szanowni mieszkańcy. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa odbyło się 23 stycznia bieżącego roku. Członkowie komisji zapoznali się z informacją prezesa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji na temat bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz o najbliższych planach inwestycyjnych. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44/609/23 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze wojewódzkiej. Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji członkowie komisji nie zgłosili uwag. W sprawach bieżących. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów poinformował o bieżącej działalności wydziału. Między innymi trwa realizacja budowy żłobka w Leszczynach, trwają prace dotyczące budowy kanalizacji na Maleniu oraz przygotowania do realizacji instalacji fotowoltaicznych na budynkach USC, CK i OPS. Kierownik pionu infrastruktury Zarządu Dróg i Służb Komunalnych poinformował o bieżącej działalności zarządu, między innymi prowadzeniu akcji Zima, realizowanych remontach chodników Czerwionce w ramach programu poprawy bezpieczeństwa pieszych. Szerszą dyskusję wzbudził temat stanu dróg i ich remontów oraz tworzenia nowych dróg w związku z otwieraniem kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego i tworzenie nowych terenów budowlanych. Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej poinformował o bieżącej działalności zakładu. Przekazał również informację o problemie związanym z zagrzybieniem mieszkania komunalnego mieszczącego się w Dębieńsku i podejmowanych działaniach w celu poprawy sytuacji. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, uwagi do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo panu przewodniczącemu. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami przewodniczącego komisji pana radnego Waldemara Mitury. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni goście, drodzy mieszkańcy. Posiedzenie komisji odbyło się 23 stycznia. W posiedzeniu brał udział komendant Komisariatu Policji w Czerwionce Leszczynach, który przedstawił szczegółową informację o stanie bezpieczeństwa oraz działalności komisariatu w 2023 roku. Przewodniczący podziękował za zaproszenie na coroczną
naradę Komisariatu Policji podsumowującą rok 2023. Naczelnik, komendant Straży Miejskiej przedstawił informację o bieżącej działalności Straży Miejskiej. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska przedstawił informację na temat bieżącego funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz bieżącej działalności Wydziału. Zapoznano się z informacją o działalności Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w zakresie bezpieczeństwa. Do projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji członkowie komisji nie zgłosili uwag. W sprawach bieżących poruszono sprawę dotyczącą ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie dzielnicy Leszyny Osiedle w godzinach od 22 do 6 w związku ze zgłoszeniami i pismami mieszkańców w tej sprawie. Po zapoznaniu się z pismem Komisariatu Policji dotyczącą liczby interwencji, pozwolę szanownej Wysokiej Radzie przedstawić te pismo. W związku z pismem dnia 14.11 dotyczącym liczby interwencji w zakresie zakłócania ciszy i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym w rejonie ulicy Ligonia w Czerwionce Leszczynach dokonano analizy okresu od 1 stycznia do 16 listopada 2023 roku. Gdzie zanotowaliśmy 59 zgłoszeń interwencji policji w wyżej wymienionym zakresie. Podano również analizę liczby wykroczeń, które wyglądają następująco. Zakłócenie ładu i porządku publicznego 135 wykroczeń, w tym 25 mandatów karnych, 14 wniosków do sądu oraz 96 pouczeń. Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym 221 wykroczeń, w tym 114 mandatów karnych, 5 wniosków do sądu oraz 102 pouczenia. Komisja podjęła wniosek o zwrócenie się do Rady Dzielnicy o wydanie opinii w tym celu ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano. W posiedzeniu uczestniczył radny Młodzieżowej Rady Miejskiej, który przedstawił informację o działalności Rady. Na tym posiedzenie zakończono. Czy są jakieś pytania, uwagi do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo panu przewodniczącemu. Jest pan Artur Szwed, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja mam do kolegi jedno pytanie tylko. Te wykroczenia dotyczą tylko Ligonia, czy... To jest większy... Tylko Ligonia. Tylko Ligonia. Tylko to chciałem się dopytać. No to przerażające jest. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo panu przewodniczącemu. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego przewodniczącego komisji pana radnego Adama Karaszewskiego. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo. Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Posiedzenie z 15 stycznia 2024 roku odbyło się na mój wniosek skierowany do przewodniczącego Rady Miejskiej w oparciu o, do pana Bernarda Szody w oparciu o przebieg ostatniego posiedzenia z udziałem firmy Zover oraz mając na względzie treść pisma z 12 grudnia 2023 skierowanego do pana burmistrza przez grupę mieszkańców dotyczącego działalności firmy Zover na Zwałach Płaskich. W posiedzeniu komisji udział wzięli przedstawiciele firmy Zover, biura projektowego, burmistrz pan Wiesław Janiszewski, wicestarosta powiatu rybnickiego pan Marek Pufaska, pełnomocnik burmistrza pan Grzegorz Wolnik, naczelnicy wydziałów planowania i geodezji, większość radnych oraz kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców reprezentującą stronę społeczną. Również w posiedzeniu tej komisji brali udział pracownicy firmy Zover. Na wstępie pani naczelnik Lucyna Król omówiła dokumenty, na podstawie których Zower i gmina prowadzi pracę na Zwałach Płaskich. Następnie przedstawiciel biura projektowego pan dr Janusz Konior omówił założenia obecnej koncepcji zagospodarowania Zwałów Płaskich. W dalszej części posiedzenia przedstawiciel firmy Zower, pan kierownik Krzysztof Krakowski, przedstawił w formie multimedialnej działalność firmy Zower w oparciu o wcześniej przedstawioną koncepcję zagospodarowania terenów Zwałów Płaskich. W dalszej części posiedzenia głos zabrali przedstawiciele strony społecznej biorący udział w posiedzeniu komisji.
Na wstępie pan Damian Kus przeprosił przedstawicieli firmy Zover za swoje niefortunne wcześniejsze wypowiedzi skierowane pod adresem firmy, mogące wprowadzać w błąd opinię społeczną, iż na zwałach płaskich są składowane odpady niebezpieczne. W dalszej części posiedzenia pan Damian Kus, reprezentując część strony społecznej, złożył do protokołu dwa wnioski z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, będące przedmiotem złożonych wniosków. Dodatkowo przesłał na pocztę e-mail do przewodniczącego Rady Miejskiej dodatkowe pytania w wyżej wymienionym temacie. W dalszej części posiedzenia mieszkańcy zwrócili uwagę na uciążliwości związane z działalnością firmy Zover na zwałach płaskich, w szczególności na hałas, burz, zabrudzenie drogi dojazdowej, znaczące zwiększenie natężenia ruchu samochodów ciężarowych na ulicy Furgoła i Jesionki. Mieszkańcy podnosili również argumenty braku celowości i zasadności budowy zwałów płaskich w oparciu o aktualną przedstawioną koncepcję budowy farmy fotowoltaicznej. Pan kierownik Krzysztof Krakowski zadeklarował, iż Zover w miarę możliwości technicznych postara się zminimalizować przedstawione uciążliwości. Na pytania i wnioski złożone przez stronę społeczną, radni i przedstawiciele mieszkańców ze względu na ilość pytań i poruszanych wątków mają uzyskać odpowiedzi w formie pisemnej w możliwie najszybszym terminie. Na tym komisja posiedzenie zakończyła. Drugie posiedzenie komisji odbyło się w dniu 22 stycznia 2024 roku. W posiedzeniu komisji brali udział również przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz mieszkaniec pan Leszek Szejka. Radni omówili branżowe projekty uchwał przygotowane na dzisiejszą sesję, które zaopiniowali pozytywnie. Nawiązując do ostatniego posiedzenia komisji z 15 stycznia, z udziałem przedstawicieli firmy Zover i mieszkańców, zapytałem przewodniczącego Rady Miejskiej pana Bernata Szczodę o termin, w którym możemy spodziewać się odpowiedzi na pytania i wnioski złożone przez przedstawicieli strony społecznej w dniu 15 stycznia. Pan przewodniczący poinformował, że przedmiotowe materiały zostały dekretowane do odpowiednich osób w naszym Urzędzie Miejskim oraz firmy Zover i na najbliższą Komisję Ochrony Środowiska w miesiącu lutym powinny być już gotowe. W dalszej części posiedzenia głos zabrał mieszkaniec pan Leszek Szejka, który ponownie zaapelował do członków komisji o konieczność zmiany regulaminu dotyczącego udzielania dotacji gminnych. Pan naczelnik Roman Gorzawski poinformował, iż na podstawie obecnych przepisów i nowych wytycznych jesteśmy zobligowani dostosować przedmiotowy regulamin do maja 2024 i takie zmiany będą wprowadzone po konsultacji z radnymi i osobami zainteresowanymi. W dalszej części posiedzenia pan Leszek Szejka zaapelował o wydanie zarządzenia przez pana burmistrza w sprawie przypomnienia komitetom wyborczym zamierzającym brać udział w zbliżających się wyborach samorządowych zaplanowanych na 7 kwietnia 2024 przepisów w zakresie legalności umieszczania materiałów wyborczych w trosce o naszą przestrzeń publiczną i niezaśmiecania naszej gminy. Na tym komisja posiedzenie zakończyła. Czy są jakieś uwagi, pytania do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo panu przewodniczącemu. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Finansów przewodniczącego komisji pana radnego Stanisława Bryza. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, zaproszeni goście, szanowni mieszkańcy. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów. Posiedzenie komisji odbyło się 24 stycznia bieżącego roku. Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i miasta Czerwionka Leszczyny na 2024 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, projekty uchwał nr 3 i 4 znajdujące się w porządku dzisiejszej sesji i projekt uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2024 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce Leszczynach. Skarbnik szczegółowo omówił zmiany, jakie zostały wprowadzone do uchwały budżetowej po stronie dochodów i wydatków oraz pozostałe projekty uchwał dotyczące budżetu. Po stronie dochodów główne zmiany dotyczą zwiększenia dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole w kwocie 65 tysięcy złotych, wprowadzenia dochodów ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu Czyste Powietrze w kwocie 35 tysięcy złotych. Po stronie wydatków główne zmiany to zwiększenie środków na realizację zadania budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach w kwocie 1 466 756 zł. Zwiększenie środków na pomoc finansową dla województwa na realizację zadania inwestycyjnego w związku z niewykorzystaniem środków w 2023 roku w kwocie 224 475 zł. Zwiększenie środków na realizację zadania zimowe utrzymanie dróg gminnych w latach 23-24 o środki niewykorzystane w 2023 roku w kwocie 125 482 zł. Zwiększenie środków na realizację zadań w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla OPS w dziale 850 w kwocie 345 356 zł. I w dziale 855 w kwocie 123 350 zł. Oraz zwiększenie środków na dotację w ramach konkursu w zakresie rozwoju sportu w kwocie 100 000 zł. Wobec powyższego planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 346 699 zł i wynoszą 214 260 279 zł, a planowane wydatki są wyższe o kwotę 2 747 790 zł i wynoszą 234 103 989 zł. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o 3 094 489 zł i wynosi aktualnie 19 843 710 zł. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2024 rok oraz projekty uchwał nr 3 i 4 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2024 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach zostały przez radnych członków komisji zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. Protokół nr 53 z dnia 13 grudnia 2023 roku został przez radnych członków komisji przyjętym przy jednym głosie wstrzymującym. W sprawach bieżących dyskusja dotyczyła budowy drogi przy ulicy Błękitnej w Leszczynach, wzrostu płac nauczycieli. Na tym posiedzenie komisji zakończono. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi, pytania do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo panu przewodniczącemu. Sprawozdanie z Komisja do spraw kolei dużych prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego w okresie międzysesyjnym nie odbyła posiedzenia. Planowane posiedzenie na dzień 25 stycznia zostało przeniesione na późniejszy termin. Teraz nie dotarła do nas pani przewodnicząca Komisji Promocji. Pani Stefania, proszę bardzo o przedstawienie sprawozdania z pracy tej komisji. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Posiedzenie Komisji Promocji Kultury i Rozwoju odbyło się 22 stycznia. Komisja omówiła projekt uchwały do wprowadzenia do dzisiejszego porządku obrad w sprawie nadania nazw trzem stożkom pokopalnianym. Po przeprowadzeniu ankiety wśród mieszkańców wygrały takie nazwy jak Marianna, Ciosek i Dębieńsko. Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono uwag. Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych omówił złożone wnioski o środki finansowe oraz wyjaśnił, na jakim etapie są rozstrzygnięcia. Przekazano informację dotyczącą podsumowania przedsięwzięcia grudniowy kalendarz adwentowy, akcji Szlachetna Paczka, przekazano podziękowania od rodziny, plebiscyt Człowiek Roku zorganizowanego przez portal rybnik.com w kategorii kultura. Jako urząd nominowaliśmy graficzkę dr Martę Frąckowiak, w kategorii sport mistrza Europy w szachach Kamila Warchoła, a w kategorii biznes firmę Turenwerke. Poinformowano o wsparciu burmistrza oraz pełnomocnika do spraw Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez zorganizowane aukcje. Dyrektor Biblioteki Publicznej przedstawiła dane dotyczące czytelnictwa w naszej gminie za ubiegły rok. Najstarszy nasz czytelnik, który regularnie wypożycza książki, ma 91 lat. Dyrektor MOK-u przedstawiła informacje na temat ostatnich wydarzeń kulturalnych. Przewodnicząca komisji zaproponowała, aby do nagrody Diament Biznesu nominować firmę Biały Dom w Czerwionce Leszczynach. Komisja poparła tę propozycję. Na tym komisja zakończyła swoje obrady. Czy są jakieś uwagi, pytania do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy pani Stefani. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Klubu Radnych PiS przewodniczącą Klubu Radnych panią Izabelę Rajcę. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie burmistrzu, Wysoka Rado, zaproszeni goście, szanowni mieszkańcy. W okresie międzysesyjnym Klub Radnych spotkał się jeden raz, żeby omówić materiały na sesję oraz bieżące sprawy w gminie. Wydarzenia, w jakich wzięliśmy udział. 16 grudnia 2023 spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Sołtysa, Przegędzę i Radę Sołecką. Również 16 grudnia wzięliśmy udział w Święcie Makówek. 18 grudnia w spotkaniu opłatkowym w OSP Przegędza. 19 grudnia w Jasełkach w Szkole Podstawowej w Przegędzy. 20 stycznia Sołtys i Rada Sołecka Przegędzy zorganizowali balik dla dzieci. 7 stycznia przedstawiciele Klubu Radnych wzięli udział w koncercie noworocznym. No i warto tutaj też dodać, że 21 stycznia miał miejsce 19 powiatowy turniej kół gospodyń wiejskich Gwara Śląska na Wesoło, gdzie po raz kolejny KGW z naszej gminy, KGW Palowice, zdobyło nagrodę publiczności, czego serdecznie gratulujemy. Interpelacje, jakie złożyliśmy w sprawie remontu pokrycia dachowego, w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu poruszających się ulicami Szkolną i Powstańców w sołectwie Przegędza, w sprawie uzupełnienia oświetlenia na ulicy Kamieńskiej w sołectwie Przegędza, w sprawie renowacji kapliczki, w sprawie uciążliwości sąsiadującego z prywatnymi posesjami zakładu produkcyjnego Towarzystwa Doradczo-Finansowego Karbopartner, i w sprawie remontu mostka. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, uwagi do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo pani przewodniczącej. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Klubu Radnych Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka Leszczyny, Wspólnota Samorządowa Subregionu oraz Wspólnota Śląska Ciosek. Przewodniczącego klubu, pana radnego Artura Sola. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, zaproszenie goście, szanowni mieszkańcy. Sprawozdanie z pracy Klubu Radnych Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka Leszczyny, Wspólnota Samorządowa Subregionu, Wspólnota Śląska Ciosek za okres od 15 grudnia 2023 roku do 25 stycznia bieżącego roku. W okresie objętym sprawozdaniem klub spotkał się jeden raz na swoim posiedzeniu, gdzie omawiano bieżące sprawy z funkcjonowaniem gminy i miasta. Poruszono m.in. tematy związane z projektami uchwał wprowadzonymi pod obrady dzisiejszej sesji, które zostały zaopiniowane pozytywnie.
Członkowie klubu w okresie objętym sprawozdaniu złożyli m.in. wnioski takie jak wniosek do przewodniczącego Rady Miejskiej o zwołanie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego z udziałem wszystkich radnych, przedstawicieli biura projektowego oraz firmy ZOWR w związku z zagospodarowaniem terenu Zwałów Płaskich. Taka była komisja, o której dzisiaj już wiele była mowa. Odbyła się 15 stycznia bieżącego roku. Wniosek do PWiK spółka ZOW Czerwiące Leszczynach o wymianę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Bełk wzdłuż ulicy Głównej w związku z przebudową DW925. Pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z prośbą o kontrolę z informacji na temat składowania odpadów na polach przy wzgórzu Ramża na terenie Bełku. Pismo do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie uporządkowania terenu przy PGR-ze w Bełku. Członkowie klubu w okresie sprawozdawczym brali udział między innymi w wydarzeniach i uroczystościach. Święto Makówek w Czerwionce, 6 stycznia w Człuchowie uczestniczono w koncercie kolęd w wykonaniu chórów z terenu Czerwionki Leszczyn. I tu szczególne gratulacje dla członka naszego klubu pani Stefanii Szyb. 12 stycznia bieżącego roku uczestniczono w otwarciu lodowiska w Leszczynach. 19 stycznia złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem ofiar hitleryzmu w Leszczynach oraz na cmentarzu w sołectwie Książenicy w ramach obchodów związanych z upamiętnieniem rocznicy Marszu Śmierci więźniów obozów Auschwitz oraz tragedii górnośląskiej. W dniu 21 stycznia w Teatrze Ziemi Rybnicy uczestniczono w 19. powiatowym turnieju kół gospodyń wiejskich Gwara Śląska na Wesoło. Członkowie klubu działający w ramach Stowarzyszenia Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka Leszczyny w okresie sprawozdawczym złożyli sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego, które jest formalnym zakończeniem realizowanego projektu pod nazwą Pamiętniki Kobiet z Rodzin Górniczych, który był realizowany w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechnienia dziedzictwa kulturowego w 2023 roku. Szanowni Państwo, w ramach stowarzyszenia udało nam się wydać publikację, 200 publikacji takowych pamiętników. Jeżeli Państwo chcieliby się z tą publikacją zapoznać, jest u mnie, jest u członków stowarzyszenia, można się zapomnieć, jest taki namacalny efekt naszej prawie rocznej pracy, trzech konkursów, którym, że tak powiem, finałem jest właśnie ta publikacja, którą serdecznie wszystkim Państwu bardzo polecam. Dziękuję. Czy są jakieś pytania, uwagi do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego posiedzenia dotyczącego informacji o bieżącej korespondencji, która wpłynęła do Rady Miejskiej. I tak, sprawozdanie burmistrza gminy i miasta z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2023 w szkołach prowadzonych przez gminę i miasto Czerwionka Leszczyny. Sprawozdanie przekazano do Komisji Oświaty. Wniosek burmistrza gminy i miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dodatkowych projektów uchwał. Sprawozdanie burmistrza gminy i miasta z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwalenia rocznego programu współpracy gminy i miasta Czerwionka Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Czy są jakieś pytania, uwagi do przedstawionej korespondencji? Jeżeli nie ma, przechodzimy do kolejnego punktu naszego porządku dotyczącego podjęcia uchwał. I tutaj proponuję, w związku z tym, że uchwały zawarte w kolejnych punktach porządku dzisiejszej sesji omówiono na posiedzeniach komisji branżowych przed sesją, poddaję pod głosowanie wniosek, aby nie odczytywać treści projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku głosować treść uchwał. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego wniosku? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jak się zaloguje, wiesz? Jak się zaloguje? Pani Jolu, czy Pani jest... Głosowało 18 radnych na tabletach i pani Jola do nas doszła.
jako 19 radny i też jest za przyjęcie tego wniosku. A teraz wrócimy do potwierdzenia kworum na dzisiejszej sesji. Proszę o potwierdzenie kworum. Pani Julia, aby pani potwierdziła kworum. Jest pani. Stwierdzam, że w sesji bierze 19 radnych, 2 radnych nieobecnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do procedowania projektów uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Czerwionka Leszczyny. Tutaj są przy uchwale budżetowej. Czy do tego do projektu uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy i miasta Czerwionka Leszczyny są jakieś pytania, uwagi? Proszę bardzo. Jeżeli nie ma, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Głosowało 19 radnych, 19 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i miasta Czerwionka Leszczyny na rok 2024. Tam zgodnie z otrzymanymi materiałami są dwie zmiany. Proszę bardzo, pan skarbnik nam to omówi, przedstawi. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o zmiany w uchwale budżetowej, to takie drobne zmiany. W paragrafie 6 samej uchwały tam była kwota 5 milionów 102 tysiące, natomiast powinna być i już taka jest 5 milionów 105 tysięcy 230 złotych. To wynika z rozliczenia środków na realizację tego zadania i na stronie 7, czyli w załączniku wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Tam w przedostatnim wierszu w kolumnie 7 była kwota 10 tysięcy, jest 20. To ta kwota, która wynika z pomocy finansowej dla powiatu rybnickiego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Głosowało 19 radnych, 19 radnych za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Głosowało 19 radnych, 19 radnych za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Głosowało 19 radnych, 19 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy i miasta Czerwionka Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Czy są jakieś pytania do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Głosowało 19 radnych, 19 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Liski, Czerwionka Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice w ramach działania 2.2 programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej ZIT. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 19 radnych. 19 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu rybnickiemu z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 19 radnych. 19 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 64/609/23 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze wojewódzkiej. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 19 radnych. 19 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 19 radnych. 19 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą i miastem Czerwionka Leszczyny a miastem Orzesze w sprawie przekazania przez miasto Orzesze gminie i miastu Czerwionka Leszczyny zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu zamieszkałemu na terenie miasta Orzesze bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do zespołu szkół specjalnych imienie Szrebornej w Czerwionce Leszczynach. Czy są jakieś pytania do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Pani Jolu? Głosowało 19 radnych. 19 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2024 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce Leszczynach. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 19 radnych. 19 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej
za pośrednictwem wojewody śląskiego o nadanie nazw obiektom fizjograficznym. Czy do projektu tej uchwały są jakieś pytania, uwagi? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 19 radnych, 18 radnych za przyjęciem uchwały, 1 radny wstrzymujący się. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy punkt dotyczący projektów uchwał. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego porządku dotyczącego informacji z bieżącej działalności Straży Miejskiej. Informację tą otrzymali Państwo radni do zapoznania się również w wersji papierowej. Czy są uwagi, zapytania do Straży Miejskiej? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego porządku. Wolne głosy. Proszę bardzo, czy są jakieś wolne głosy? Pan radny Michał Toman prosi o głos. Proszę bardzo, udzielam panu głosu. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja z dwoma tematami. Najpierw chciałem jako opiekun Młodzieżowej Rady pokrótce powiedzieć, co się działo od objęcia przeze mnie tej funkcji, a później mam pytanie do pana burmistrza jeszcze. Więc tak, Młodzieżowa Rada, odkąd objąłem funkcję opiekuna Rady, spotykała się 3 razy ze mną. To były spotkania, na których chciałem poznać też młodzieżowych radnych, ale odpowiadałem na pytanie związane z działalnością Młodzieżowej Rady, z ich jakimiś bieżącymi problemami, i omawialiśmy też kolejną sesję, która odbyła się 15 stycznia. Młodzieżowi radni też ostatnio w tym tygodniu spotkali się sami, gdzie omawiali tematy, które wynikły już po sesji. 15 stycznia odbyła się sesja, na której młodzieżowi radni podjęli 2 uchwały. Jedno to apel do starosty powiatu rybnickiego i dyrekcji zespołu szkół o montaż koszy za szkołą przy wyjściu na stację kolejową. Druga uchwała to był plan działań, którą radni podjęli i które chcą zrobić do połowy roku. To były 4 działania zgłoszone na sesji. To jest ankieta potrzeb uczniów, wydarzenie promujące Młodzieżową Radę Miasta, wprowadzenie karty młodzieżowej oraz organizacja warsztatów pod patronatem Młodzieżowej Rady Miasta. Teraz będziemy pracować nad szczegółami tych 4 wydarzeń. Na sesji młodzieżowi radni zaprosili panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, która przybliżyła działalność Miejskiego Ośrodka Kultury, i wiceprezesa Fundacji Europejskiej Instytut Outsourcingu, który zaproponował wsparcie Młodzieżowej Radzie w formie warsztatów, ale także różnych projektów. I efekt tego jest to, że Młodzieżowa Rada dostała zaproszenie na 3-dniowe warsztaty z Młodzieżową Radą z Piekar Śląskich, gdzie będą właśnie pracować nad tymi wydarzeniami. Dowiedzą się, co to znaczy być młodzieżowym radnym, co mogą robić, ale też będą pracować nad komunikacją, negocjacją i konstruktywną informacją zwrotną. Młodzieżowi radni, co już było wspomniane, zostali zaproszeni przez pana przewodniczącego na komisję, na nasze komisje, i część z nich już skorzystała z tego zaproszenia. Kolejna sesja wstępnie zaplanowana jest na 19 lutego. To już wszystkich zainteresowanych zapraszam. Młodzieżowa Rada włączyła się również wolontaryjnie w Szlachetną Paczkę, gdzie w szkołach zorganizowali zbiórkę, bo jedna z młodzieżowych radnych jest też wolontariuszką Szlachetnej Paczki. Wzięli udział jako wolontariusze także w biegu Pomoczkę i Makówki. No i jedna jest sprawa
myślę, dość taka niepozytywna. To znaczy jeden z młodzieżowych radnych w ostatnim tygodniu złożył rezygnację na ręce pani przewodniczącej. Także tutaj zgodnie ze statutem na następnej sesji będzie podejmowana uchwała o wygaśnięciu mandatu. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady jest już w kontakcie z następną osobą, której zgodnie ze statutem przysługuje mandat, objęcie mandatu, i ta osoba bardzo pozytywnie do tego podeszła, więc tutaj jestem spokojny co do tego. To tyle, jeżeli chodzi o Młodzieżową Radę. Jeżeli są pytania, no to... Czy są jakieś pytania? Pan radny Adam Karaszewski prosił o głos. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja wsłuchując się tutaj w sprawozdanie kolegi, taki bardziej wniosek formalny może, żeby na przyszłość te sprawozdanie, bo rozumiem, że ono raczej będzie cykliczne, dołączyć do sprawozdań, które robimy z komisji, z klubów radnych, żeby to sprawozdanie przy tej okazji było przekazywane, a nie w wolnych głosach. Myślę, że też bardziej wtedy to wybrzmi z większą jakąś taką uwagą jeszcze na początku sesji. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego sprawozdania, do sprawozdania pana radnego Michała Tomana dotyczącego Młodzieżowej Rady? Jeżeli nie ma, czy są jeszcze jakieś wolne głosy? Ja jeszcze miałem pytanie do pana burmistrza. Proszę bardzo, panie Michale. Jeszcze w kwestii uzupełnienia, tam była ta pozycja, że na sesji była pani dyrektor i przedstawiciel organizacji. To jest taka cykliczna rzecz, którą chcemy kontynuować, więc tutaj też informacja do wszystkich, którzy działają w organizacjach pozarządowych czy w jakichś instytucjach, żeby też jakby zgłaszali się do mnie czy do przewodniczącej rady, żeby zapoznać młodzież z działaniami stowarzyszeń, organizacji czy jednostek, bo też coś może mi umknąć i mogę nie podpowiedzieć młodzieży. A jeżeli chodzi o pytanie do pana burmistrza, panie burmistrzu, ja chciałem zapytać o powody unieważnienia otwartego konkursu w zakresie rozwoju sportu. Dlaczego to zostało unieważnione, bo są pytania ze strony klubów i trochę takie obawy, co dalej, jeżeli chodzi o finansowanie na ten rok. To znaczy, ja myślę, że tak, nie dotarły do mnie żadne informacje, jeśli chodzi o obawy, wręcz odwrotnie, ponieważ główną przyczyną unieważnienia tego konkursu były między innymi środki finansowe, które pojawiły się na żądaniach klubu. Przepraszam za określenie żądanie, bo to czy prośby. I one są cały czas niewspółmierne do potrzeb. I stąd w konsultacji z panem skarbnikiem skorzystałem z prawa przysługującego i uznałem, że można by było unieważnić, ponieważ nie jesteśmy po czasie, jesteśmy w międzyczasie. Chociażby uwzględniając poziom inflacji, czyli w porównaniu z tym, co było w ubiegłym roku, a jest w tym. Jak państwo wiedzą, bo śledzicie, głosowaliście państwo budżet, te środki były na poziomie roku ubiegłego. W związku z tym, no tak jak na wstępie. Przy tej okazji można powiedzieć, że zyskał jeden klub, który najprawdopodobniej dotacji by nie uzyskał, bo zapomnieli o tym, że trzeba wniosek złożyć. Ale to powtarzam, no, niektórzy się rodzą w czepku, niektórzy narzekają. Środki finansowe, one, ja musiałbym tutaj oddać ewentualnie głos pani pełnomocnik, ale jak państwo wiedzą, to gdzieś jest tam porównywalne z tym, co się dzieje w innych gminach.
My w większości ponosimy wszystkie koszty związane z tymi opłatami stałymi, natomiast środki przeznaczamy przede wszystkim na działalność stricte sportową czy towarzyszącą. To tam jest kwestia także dojazdów, no ale wszystko to, co jest związane ze sportem klubów czy organizacji, które uczestniczą w tych konkursach, nie interesują kwestie dotyczące, nie wiem, opłaty załóżmy za energię, która jest dosyć wysoka. Także ja osobiście nie odebrałem żadnej informacji. Wręcz odwrotnie, tutaj tylko i wyłącznie poprosiłem panią pełnomocnik o to, żeby uprzedzić kluby, bo gdyby była informacja taka, że kluby no, te pieniądze chcą jak najszybciej, no to można było bez tych dodatkowych środków finansowych i ze szkodą dla jednego klubu tą decyzję podjąć. To była decyzja, powiedziałbym, chwili, w momencie, kiedy okazało się, że no, poziom dofinansowania tak faktycznie w niektórych przypadkach, bo przybyły też podmioty, musiałby w niektórych obszarach być obniżony w porównaniu do roku ubiegłego. Pani pełnomocnik, może. Ja tylko jeszcze jedno zdanie. Proszę Państwa, rozmawiałam telefonicznie z każdym, powtarzam, z każdym prezesem każdego klubu sportowego i też tutaj chcę podziękować prezesom klubów za taką duże zrozumienie, duże zaangażowanie. Nie spotkałam się z żadną pretensją. Poinformowałam kluby, że będę również dzwoniła do nich w momencie, kiedy konkurs się ukaże. Także w poniedziałek będę do każdego prezesa klubu dzwoniła zgodnie z umową, dlatego że dzisiaj na wniosek pana burmistrza podjęliście państwo, za co dziękujemy, uchwałę o zwiększeniu puli o 100 tysięcy. Umożliwi to, no tak jak pan burmistrz powiedział, dobre rozwiązania finansowe. Ale chcę podkreślić jeszcze raz bardzo wyraźnie, że nie spotkałam się z żadną pretensją żadnego z prezesów klubów sportowych. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani pełnomocnik. Czy jeszcze ktoś w wolnych głosach ma jakieś pytania? Pan radny Henryk Fuchs, proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja chcę wrócić do sprawy Zoweru. Wtedy jak myśmy rozmawiali o sprawie Zoweru, zgłosiłem się, ale pan mi nie udzielił głosu. Ale nie mam pytania do pana burmistrza, ale chciałbym się zapytać pana radnego Marcina. Kilkakrotnie mi się spotykali na tej sali z doktorem Januszem Konorem, biurem projektowym i przedstawicielami Zoweru. Zower dla całej Wysokiej Rady zorganizował nawet dwa spotkania w terenie, czyli u siebie w zakładzie pracy. Czy brał pan udział kiedykolwiek w takim spotkaniu? A termin, godzina była uzależniona tylko od nas. Oni byli gotowi nawet o 22 w nocy z nami się spotkać. Bo mam takie wrażenie, że to zainteresowanie, które pan jest tak teraz bardzo zainteresowany Zowerem, jest związane ze sprawami wyborów kwietniowych. Dziękuję. Pan radny Marcin Stępniak, ad voce. Ja bym prosił krótko, bo myśmy... Oczywiście bardzo krótko. Może pan Henryk mieć takie przypuszczenie, ono jest błędne. Wcześniej nie brałem udziału w wizjach lokalnych z tego względu, że nie miałem tej wiedzy, która od kilku tygodni do mnie dociera od mieszkańców i tyle. W związku z tym wcześniej nie miałem zapotrzebowania, też nie jestem członkiem Komisji Ochrony Środowiska, w związku z tym nie miałem pewnej wiedzy, którą państwo macie jako członkowie komisji. Panie Henryku, ja wcześniej na te wizje lokalne nie jeździłem, bo nie wydawało mi się to zasadne, żeby się zwalniać z pracy, bo komisje są w czasie, kiedy ja pracuję zawodowo, w związku z tym nie korzystałem z tego. A w ostatnim czasie, czyli jesienno-zimowym, mieszkańcy sami się do mnie zwrócili, żebym podjął temat i zaczął się tym interesować. W związku z tym, odpowiadając panu na pytanie, to nie ma nic wspólnego z okresem, w jakim teraz jesteśmy. Dziękuję panu Marcinowi. Tutaj jest z nami mieszkaniec Szczekowic, pan Flajszok. Proszę bardzo, prosi o głos. Udzielam panu głosu.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Chciałbym podziękować za przyjęcie uchwały dotyczącej nadania nazw fizjograficznych tym trzem stożkom kopalnianym, pokopalnianym, które się ostały jeszcze. I chciałbym też podziękować pani naczelnik wydziału, który przygotowywał projekt uchwały, pani rzecznik za przygotowanie ankiety i przeprowadzenie jej. No i chciałbym tak powiedzieć w kontekście tych gorących słów odnośnie zwałów płaskich. Mam nadzieję, że nazwanie tych trzech pokopalnianych stożków, które zostały, w pewien sposób scementuje ich kształt, wielkość i nie będą po prostu już większe zakusy na to, na ten teren, aby prowadzić pseudorekultywację, ponieważ widzimy na tych stożkach pozostałych, którzy po prostu mamy prawie że już nazwane, bo ostatnie słowo należy do ministra. Ale widać, że przyroda sama przeprowadza tam rekultywację. Widać z roku na rok, jak te stożki się bardziej zazieleniają. A myślę, że to jest fajny akcent na zakończenie kadencji tej rady, a zadaniem następnych kadencji samorządu będzie właściwe wykorzystanie tego terenu. Dziękuję jeszcze raz bardzo za to wszystko. Dziękuję za głos panu mieszkańcowi Szczejkowic. Czy jeszcze są jakieś wolne głosy? Jeżeli nie ma, to ja mam taką krótką informację. Wpłynęło pismo od pana wojewody dotyczące terminu złożenia oświadczeń majątkowych. I tak określono ustawowo termin złożenia oświadczenia na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji. Przypada 29 lutego 2024 roku. Zatem oświadczenia powinny być wysłane, data stempla pocztowego lub dostarczone osobiście do urzędu, do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 29 lutego 2024 roku i na ten dzień należy określić stan majątkowy. Tutaj bym nie przywiązywał takiej wagi dostarczone do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Złożone powinno być do 29 lutego tego roku oświadczenia majątkowe, które będą zawierać stan majątkowy właśnie na dzień 29 lutego. Także proszę pamiętać o tym terminie, bo nas to dotyczy. To jest pismo do przewodniczących, burmistrzów i osób, które składają oświadczenia majątkowe do wojewody. Ale ten termin dotyczy nas wszystkich. Radni składają oświadczenia majątkowe do przewodniczącego rady. Kolejna sesja jest planowana na 23 lutego. Wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo wszystkim za udział, za uczestnictwo w sesji. Ogłaszam zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Dziękuję bardzo.